przezorny, mądry, zapobiegawczy człowiek kupuje rozsądnie. Kupuje rozsądnie, kupuje to, co potrzebuje i kupuje tylko to, co będzie użytkował. Nie kupuje jakiejś fanaberii. Kupuje to, co będzie jadł. A nie kupuje czegoś, czego jeść nie ma zamiaru. I człowiek nie powinien marnować pieniędzy i nie powinien kupować tego, czego użytkować nie będzie, czego nie będzie używać, czego nie potrzebuje. I tak mawiała moja babcia. Moja babcia mawiała nawet: lepiej zjeść i odchorować, niż by się miało zmarnować. I obawiam się, że ta zasada żyje w społeczeństwie i ma się całkiem dobrze. Ogromna liczba ludzi nie kupuje tego, co im sprawia przyjemność, tylko to, co im się przyda. I z wyjątkiem kobiet, bo te prześliczne, przecudowne, wspaniałe niewiasty potrafią kupić sobie nawet futro w lecie. Lub sandałki w zimie, bo się mogą przydać. O ile nie wyjdą z mody. Ale również uważam, że są takie elementy w życiu, jak chociażby kultura lub sztuka. I dlatego, jeżeli ktoś mi mówi, że nie kupował tego, co nie będę używał, to przyznaję mu rację. Kochany, masz rację, nie należy kupować tego, czego się nie będzie używać. Z wyjątkiem tego, co cieszy. I dlatego, kochani, informuję, po niektórych ważniejsza jest radość. Czasami ważniejsza jest radość z posiadania koszuli w kwiaty, niż konieczność stworzenia takiego zdarzenia, żeby tą koszulę założyć.